Panie wójcie, w którym miejscu gminy, w jakiej miejscowości się znajdujemy i co widzimy tutaj w tle za pana plecami? Witam serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości Liszna, gmina Sławatycze. Za moimi plecami trwa właśnie budowa długo wyczekiwanej inwestycji, czyli chodnika w miejscowości Liszna. Długość około kilometra, dosłownie jest to kilometr bez jednego metra. Finansowany jest z dwóch źródeł, z Zarządu Województwa Lubelskiego oraz z gminy Sławatycze. Kwota jest spora, bo jest to 504 tysiące złotych, także finansujemy to razem z Zarządem Województwa po połowie, po 50%, czyli 252 tysiące ze strony gminy i 252 tysiące ze strony województwa. Szeroki ten chodnik, łącznie ze zjazdami, jeszcze będą zjazdy robione. Tak, oczywiście będą jeszcze oprócz tego zjazdy indywidualne do każdej posesji. No, szerokość jest zgodna z przepisami, tak, bo nie ma tutaj pasa, dokładnie droga wojewódzka, więc tutaj no, my, że tak powiem, idziemy za głosem mieszkańców, którzy bardzo wyczekiwali tego chodnika i można powiedzieć, że dokładamy się do tego, żeby ten chodnik przy drodze wojewódzkiej powstał, wspólnie z Zarządem Województwa oczywiście. Kilometr niespełna, to chyba na całą Liszną nie starczy. Etapowa inwestycja. Nie starczy, dlatego że to jest bardzo długa miejscowość, rozciągnięta przy tej właśnie drodze wojewódzkiej, taka typowa ulicówka, jak to się mówi. Będziemy planowali w kolejnych latach kolejny kilometr tak naprawdę i myślę, że ten kilometr już wystarczy, żeby całą miejscowość objąć tym chodnikiem, a to naprawdę to jest kwestia bezpieczeństwa, dlatego że to jest droga bardzo ruchliwa. Te krawężniki, które są przy istniejącej drodze, zresztą ta droga jest w bardzo dobrym stanie. Te krawężniki są bardzo wysokie, więc nawet jeżeli ktoś jedzie rowerem czy jakimś wózkiem, to tutaj ciężko uciec na pobocze, kiedy mijają się na przykład dwa samochody, więc ten chodnik jest po prostu niezbędny. Zakończenie prac tegorocznych? Tak, oczywiście, zakończenie prac to myślę, że już za około 1,5 do 2 miesięcy. Do wakacji chodnik będzie gotowy.